Szczęść Boże, Krzysztof, witam serdecznie. Polski punkt widzenia. Dzisiaj rozmawiamy oczywiście o wyborach do Parlamentu Europejskiego. W studiu witam gości pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka, poseł PiS, ale już możemy złożyć gratulacje, eurodeputowany. Nieoficjalnie, co prawda, jeszcze dokumentów z komisji nie ma, tak, ale... Tak, poczekajmy, co ogłosi PKW, ale no, wydaje się, że z dużym prawdopodobieństwem rzeczywiście, pan, tak, z czwartego miejsca. I pan doktor Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski, który chłodnym okiem patrzył na wybory, bo w nich nie startował. Polewając się wodą. Bo tak. Przed chwilą PKW podała wyniki. Minimalna przewaga Platformy to jest no 0,3%, więc można powiedzieć tak jakby na finiszu klatka, fotofinisz rozstrzygał o tym, kto wygra. Panie doktorze, do pana pierwsze pytanie. Pan patrzył na te wybory okiem eksperta. Chyba się, nie wiem, czy pan się spodziewał, że tak może być blisko między jedną a drugą partią? Nie, aż tak blisko to się nie spodziewałem. To w ogóle pierwsza sytuacja taka w historii wolnych wyborów w Polsce, żeby był taki remis, bo to właściwie jest remis. No. Trzeba to powiedzieć, te 30-35 to nic nie znaczy. No, prognozy były zbliżone, to znaczy, że to jest, że te partie idą łeb w łeb, ale jednak no, któraś tam powinna tę przewagę, prawda, zwiększyć. Na 1-2% to się tego byśmy spodziewali, więc no, zaskakujące to jest ta mała różnica. Czy wpływ na te wyniki, miała tak bliskie między tymi dwiema partiami, bo na razie o tym mówimy, miała ta niska frekwencja? Że poszły te żelazne elektoraty. Tak. No jednak. Tak, niska frekwencja, dlatego że i przy tej niskiej frekwencji każdy 1000 głosów właściwie już robił jakąś różnicę. Czyli tu możemy powiedzieć, że przy tej frekwencji 0,1% to było 6000 głosów, około tam 6000 z kawałkiem. Czyli te 5% to trzeba byłoby 300 parę tysięcy. Tak, około 350 tysięcy, żeby przekroczyć próg wyborczy, prawda? I właściwie każdy głos tutaj był na wagę złota, bo te 6 tysięcy na przykład, czy 10 tysięcy, tak, można sobie zebrać w bardzo niewielkim właściwie wysiłkiem, prawda? Tylko no, oczywiście nikt nie wie, że są takie... Żeby namówić wyborców, tak jest, by przyszli. Tak jest. Panie pośle, bo no, pan wspomniał, z czwartego miejsca pan startował, jest mandat na Mazowszu. Kiedy patrzy pan na te wybory, no bo trzecia kampania, w której brał pan udział do Parlamentu Europejskiego, porównując te wszystkie trzy kampanie, ta była, nie wiem, najłatwiejsza, najtrudniejsza? No przede wszystkim bardzo słabe zainteresowanie opinii publicznej i samych wyborców, tak naprawdę my w Prawie i Sprawiedliwości, ponieważ no mamy ciągle tą blokadę medialną, więc postawiliśmy na kontakt bezpośredni. Ale ten kontrakt bezpośredni był bardzo utrudniony, mimo ogłoszeń, mimo afiszów, że takie spotkanie się będzie odbywało z tym czy innym posłem. To jednak, żeby zgromadzić kilkadziesiąt osób, nawet w mieście powiatowym, to było szalenie, szalenie trudno. Więc widać było, że ludzie nie są specjalnie zainteresowani tymi wyborami. No może dlatego, że ta problematyka, którą zajmuje się Parlament Europejski, wydaje mi się bardzo odległa od ich codziennych problemów. I, no, i nie udało się tego w żaden sposób jakoś przełamać tej niechęci. Trudno powiedzieć rzeczywiście, jak dotrzeć do Polaków. Być może, jeżeli polscy europarlamentarzyści będą jakoś wyjątkowo aktywni i będą tłumaczyli, że jednak te decyzje podejmowane w Europarlamencie są ważne z punktu widzenia i zwykłego człowieka i poszczególnych części naszego kraju, to być może w przyszłych wyborach będzie troszeczkę lepiej. Ja jeszcze jestem winien państwu informację, ponieważ no nie, konferencja PKW była akurat w trakcie dziennika i serwisu informacyjnego, więc przypomnę tylko, czy poinformuję bardziej, że według danych PKW, tych ostatecznych, to już są ostateczne wyniki, Platforma Obywatelska 32,13, PiS 31,78, SLD 9,44, Nowa Prawica 7,15, PSL 6,80, czyli tutaj no czwarte, PSL spadł na piąte według tych wcześniejszych informacji. Liczba mandatów się nie zmieniła, bo tu tak jak było 19 PO i PiS po 19, SLD 5, Prawica i PSL po 4. No i inni poza progiem, Solidarna Polska 3,98, Europa plus Twój Ruch 3,58, Polska razem 3,16, Ruch Narodowy 1,40. Panie doktorze, co w zasadzie tutaj to akurat nie mamy chyba rozczarowania odnośnie tych następnych wyników. To się potwierdziły te sondaże. No tam PSL z Nową Prawicą, prawda, się wymienili miejscami.
ale tutaj... No, ja myślę, że rozczarowanie to zależy, ale moim zdaniem zaskoczeniem jest słaby wynik Sojuszu Lewicy Demokratycznej jednak, bo to się w ogóle nie potwierdziło i jakaś ta końcówka kampanii była taka, wydaje się, dosyć słaba i ten, nie wiem, no nie, to nie tylko przez to, ale w ogóle SLD poniżej 10%, to jest bardzo słaby wynik, strata mandatów w Europarlamencie, tak, dwóch mandatów w Europarlamencie. Wydaje mi się, że tam, no, że jednak po tych początkowych sukcesach Leszka Millera, kiedy on powstrzymał spadek poparcia i później to poparcie podniósł, no coś tam nastąpiło takiego, że mamy do czynienia ze stagnacją i pewnie ta partia będzie musiała wyciągnąć, jak żadna inna po tych wyborach, no oprócz tych pod progiem, wnioski może także i personalne. Platforma minimalnie wygrywa, tak jak mówiliśmy, no ale 6 mandatów straciła. To jest dotkliwa strata. No, bo zależy jak to, na to wszystko patrzeć. Tak, rzeczywiście Platforma straciła 6 mandatów, czyli straciła swoją pozycję w Europarlamencie, dlatego że dla Platformy tendencję spadkową mamy od dłuższego czasu i ona została zatrzymana w tej chwili przez kryzys ukraiński. To pomogło Platformie bardzo, bardzo widocznie. I właśnie stąd ten remis, bo jeżeli by nie kryzys ukraiński, to taką stawiam tezę, to Platforma była niżej od PiS-u, nie? Znaczy, no teraz jest wyżej, no powiedzmy, teraz jest remis, ale tak, byłaby, no myślę, że kilka punktów nawet niżej od Prawa i Sprawiedliwości, więc jakby tutaj i porażka, i sukces. Porażka rzeczywiście jest taka, że to jest strata tych mandatów. Sukces, nie wiem, czy sukces, ale zatrzymanie trendu spadkowego, no poprzez czynniki zewnętrzne głównie. No i jednak Platforma będzie dzisiaj pewnie mówić, że wygrała, tak, no tak, bo te 30... Tak. No bo trzeba jakoś tam się właśnie chwalić jednak. Tak. Panie pośle, te wybory PiS, no, na remis procentowo mniej więcej, tutaj zyskaliście wobec poprzednich wyborów 4 mandaty, a tak naprawdę to można powiedzieć, że 12, no bo po tych różnych secesjach z PiS-u mieliście 7 eurodeputowanych na koniec kadencji, teraz będzie ich 19. Czy ta siła, Pana zdaniem, to już będzie znacząca siła w tej frakcji, w której byliście europejscy konserwatorzy, konserwatyści i reformatorzy? Na pewno tak. Najprawdopodobniej podobny potencjał europarlamentarzystów będą mieli także konserwatyści brytyjscy. Znacznie słabiej wypadła czeska ODS. Nie wiem, być może pojawią się jeszcze reprezentanci i innych krajów. W każdym razie potencjał, to znaczy liczba europarlamentarzystów będzie podobna niż podobna jak w tamtej kadencji. Natomiast wracając do tych wątków tutaj krajowych, to no, potwierdziliśmy, że tę tendencję wzrostową, rzeczywiście ja zgadzam się tutaj z panem doktorem, że Platformie bardzo pomógł ten kryzys ukraiński. Otóż przed jego wybuchem, a nawet na początku jego trwania, ta przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad Platformą była bardzo wyraźna. To znaczy wtedy, kiedy kampania schodziła na te problemy nurtujące zwykłych Polaków, to w oczywisty sposób Prawo i Sprawiedliwość zyskiwało. No, mieliśmy ten kongres w lutym tego roku, pokazaliśmy program. On został dosyć życzliwie przyjęty nawet przez nieprzychylne nam media. I wszystko wskazywało na to, że rzeczywiście tym razem Platformę pokonamy. No niestety ten kryzys ukraiński zamienił się w zasadzie w wojnę. A w takim przypadku niepokoju za naszą wschodnią granicą, no Polacy próbują ogromadzać się przy rządzących, zwłaszcza, że... Czy pewnie tak w każdym kraju by było? Pan premier Tusk no, podejmował dwa wątki. Fotografował się w zakładach zbrojeniowych, nawet w nieczynnej fabryce w Radomiu był uprzejmy pojawić się z panią marszałek Kopacz i robić sobie fotki, jak to dba o bezpieczeństwo, o armię. No i druga sprawa to ten słynny... Ta Unia Gazowa, więc no niewątpliwie pojawianie się pośród przywódców najważniejszych krajów unijnych, no i cały czas przekonywanie opinii publicznej, że ten projekt ma jakąś szansę, no to spowodowało rzeczywiście wzrost notowań Platformy i skończyło się remisem. No ale wydaje mi się, że już niezależnie od tego, jak się potoczą losy na Ukrainie, wszystko wskazuje na to, że no jednak ta sytuacja będzie się stabilizować. W pierwszej turze wygrał Poroszenko, więc miejmy nadzieję, że powoli to się będzie porządkować, to jednak wrócimy do debaty o tych najważniejszych sprawach. I tutaj Platforma sukcesów nie ma. I śmiem twierdzić,
że ich nie będzie. Czyli wybory nawet samorządowe już mogą inaczej, pana zdaniem, moim wyglądać? Moim zdaniem będą na pewno wyglądały inaczej, choć nie ulega wątpliwości, że te partie, które znalazły się pod progiem, za wszelką cenę będą chciały udowodnić opinii publicznej, wyborcom, że no jednak jeszcze nie schodzą ze sceny politycznej, więc walka pewnie będzie zażarta. No, panie doktorze, rzeczywiście różnie można, kto będzie zwolennikiem Platformy, będzie mówił, że Platforma jednak wygrała, kto PiSu, no to że PiS wygrał, no bo przecież odrobił taki dystans. A czy zgodzi się pan z opinią, że tak naprawdę wygranym niewątpliwie, bez względu na to, kto by oceniał wybory, jest Janusz Korwin-Mikke? No zdecydowanie nowa prawica, Kongres Nowej Prawicy wygrał, bo przypomnijmy, że ostatnim razem w jakimkolwiek ciele wybieralnym, ustawodawczym, uchwałodawczym Korwin-Mikke był w 93 roku i to jest historia. Autor słynnej uchwały lustracyjnej, to mu się pamięta. No właśnie, to jeszcze wcześniej było 21 lat, prawda, ten bez obecności w żadnym parlamencie, europarlamencie, innym ciele przedstawicielskim. Wobec tego zdecydowany to jest sukces. To będzie trochę to jest jak z Januszem Palikotem, bo tu mamy jednego Korwin-Mikke. Panie doktorze, bo tak jakby uprzedzając, chciałem zapytać o taką rzecz, bo jak ludzie słuchają komentarzy politologów, to miałem takie rozmowy. Co wy tam za, mówiąc kolokwialnie, głupoty gadacie? Jak to elektorat od Palikota przeszedł do Korwina-Mikkego? Gdzie ze skrajnej lewicy do skrajnej prawicy? Możliwe to było? Tak, to jest możliwe, dlatego że to była część elektoratu Palikota. Elektorat Palikota, już tak trochę analizując bardziej, to składa się z trzech zasadniczych części. Jedna to była, to były część po samoobronie, druga część to była, to byli antyklerykałowie i trzecia część to byli ludzie młodzi, antysystemowi, antyestablishmentowi. To były trzy części zasadnicze. I teraz ta część młodych antyestablishmentowych, to nie są ludzie, którzy mówią, że to lewicy, prawica, tam socjalizm, kapitalizm, coś. No, tylko to są ludzie, którzy są przeciw w ogóle wszystkim, nie lubią polityków, widzą w tabloidach, że tam ktoś tam jedzie za szybko, ten polityk, albo za dużo zarabia, albo za mało zarabia i to ich napędza do takiego głosowania właśnie anty. I to oni właśnie przeszli, to oni stanowili o tej sile. Czyli przy tej niskiej frekwencji, to nie jest trwały elektorat w takim razie? Nie, to nie jest trwały elektorat. To znaczy, dopóki Janusz Korwin-Mikke będzie wojował, będzie skandalizował, będzie chciał zrobić różne inne przybytki z Parlamentu Europejskiego i tak dalej, to ten elektorat przy nim pozostanie. Jeżeli wejdzie w system, tak jak wszedł Janusz Palikot, prawda, tak, i na przykład nie spełni niektórych swoich obietnic, no to wtedy trzeba się zastanowić, czy ten elektorat przy nim zostanie, ale zaznaczam, że to jest wszystko przy tej niskiej frekwencji. Ja już nie wróżę takich sukcesów przy tym jednym liderze tylko znanym w wyborach samorządowych, ani kiedy nawet parlamentarny. Przekracza 40%. Tak jest, frekwencja jest ponad 40-42%. Trzeba pracować na lokalne wybory, to pan poseł też ma doświadczenie samorządowe, że to struktury trzeba pracować, przede wszystkim, prawda? Ludzie, struktury. Rzeczywiście potwierdzę to, co mówił pan doktor. Tak się składa, że brałem udział w końcówce kampanii wyborczej w paru takich debatach organizowanych w liceach ogólnokształcących i tam byli przedstawiciele i Nowej Prawicy, i tego drugiego ugrupowania, które znalazło się pod progiem. I rzeczywiście oni powtarzali po Januszu Korwinie-Mikke te takie bardzo radykalne pomysły. No na przykład zlikwidowanie ZUS-u, zlikwidowanie KRUS-u. I to młodym ludziom naprawdę bardzo się podobało, wręcz wywoływało aplauz. Właśnie zwróciłem temu młodemu człowiekowi uwagę, pytając go, czy ma babcię i dziadka. Odpowiedział, że tak. I zapytałem, czy konsultował to, co mówi właśnie z babcią i dziadkiem. Powiedział, że nie. To mówię, no musi pan jednak... Ale to ja bym utrzymał Ale panie pośle, ja swojego... Ja pamiętam, że to chyba była w ogóle cecha Janusza Korwina-Mikke, bo ja pamiętam 20 parę lat temu na swoje czasy studenckie, gdzie on jeździł i rzeczywiście, jak były prawybory na studiach, to tam miał pod 10% podchodziło. No, czyli rzeczywiście no, tego rodzaju rozwiązań nie da się zastosować w cywilizowanym świecie, bo doskonale wiemy, że jeżeli chodzi o system emerytalny, to obecnie pracujący wprawdzie wpłacają składki na swoje rachunki, tak, na swoje konta, w ZUS-ie czy w OFE, ale z tych pieniędzy finansowane są na bieżąco świadczenia emerytalne obecnych emerytów. Więc oczywiście można powiedzieć tak, że młodzi ludzie są w stanie teraz, jeżeli zaczną
utrzymywać być może niektórych swoich dziadków, no ale przecież emerytów mamy około 9 milionów, więc trudno sobie wyobrazić, żeby to przerzucić no tak, to teraz tak na barki praktyce. Młodych ludzi. Mhm. Więc tego, jeżeli panowie pozwolicie, skończę jednym zdaniem. Chodzi mi o to, że no właśnie głoszenie tego rodzaju rozwiązań, które w żaden sposób nie mogą być w Polsce wprowadzone, wywołało aplauz i trudno było merytorycznie z tym dyskutować. Więc rzeczywiście tego rodzaju ludzie napędzali. A przypomnijmy, dlaczego można mówić, że przy większej frekwencji właśnie nie będzie tego elektoratu, że on będzie mniejszy? Dlatego, że młodzi ludzie idą w najmniejszym stopniu do głosowania, prawda? Więc jak będzie wyższa frekwencja, oni pozostaną, ich udział po prostu spadnie. A do tego to nie jest taka fala właśnie jakichś reformatorów, ludzi, którzy mówią, zmieńmy pokolenie, bo może taka w Polsce by się też przydała, ale to nie są właśnie oni, to są tylko ci, którzy mówią rozburzmy, zniszczmy. Czas nas trochę goni, chciałem jeszcze jedną ważną rzecz zapytać o jedną ważną rzecz. Jest parę ugrupowań pod tym progiem i wyniki nie są takie złe, bo Solidarna Polska no nie weszła, ale 4%, około 4% to jest przyzwoity wynik, można powiedzieć. Do tego dochodzi Polska Razem 3,16, czyli razem mieliby no, mniej więcej tyle, co Kongres Nowej Prawicy, czyli jakieś mandaty. Czy panów zdaniem te ugrupowania mogą stworzyć coś wspólnego, czy raczej, panie pośle, to jakby do pana już druga część pytania, czy raczej no, wyciągniecie z tej Solidarnej Polski część działaczy, może wrócą do PiS-u? Znaczy, klub Solidarnej Polski, z tego co się orientuje, właśnie przestał istnieć. Wyszedł pan chyba Ludwik Dorn, w związku z tym mają poniżej 15 osób, więc zamienią się w koło. To już nie uniemożliwia funkcjonowanie w parlamencie, no ale nie ulega wątpliwości, że nie przemawiają w imieniu klubu i tak dalej, więc schodzą w cień. Nie wiem, jakie wnioski te ugrupowania wyciągną z tych przegranych wyborów, bo rzeczywiście kampania... Ale gdyby doradzał prezesowi Kaczyńskiemu, to rozmawiałby pan... To znaczy prezes Kaczyński zawsze był otwarty, wyciągał rękę do Solidarnej Polski, natomiast no, ja nie wiem, czy teraz... Po tym eksperymencie przegranych wyborów i odebrania nam, no, nie powiem, że 4 punktów procentowych, bo to przecież ten elektorat... Nie musiało się tak przełożyć. Nie, ale tak. Zapewne jakieś 2 punktów procentowych, czy jakby teraz ta otwarta ręka jest w dalszym ciągu aktualna. Zobaczymy, jak koledzy będą się zachowywać, czy będą chcieli współpracować. Ja myślę tak, że to poparcie się oczywiście nie sumuje prosto, natomiast wydaje się dzisiaj w tym remisie, że to by było korzystne dla wszystkich. Na razie mamy cały czas retorykę ze strony i PiS-u i tych małych ugrupowań. Jeszcze są emocje. Taką wyborczą. Natomiast zobaczymy, co będzie dalej. Bo to by, moim zdaniem, takie rozwiązanie jest korzystne dla małych partii, to co oczywiste, ale które mają dobrych liderów też i takich rozpoznawalnych i dla PiS-u, ale też nie ukrywam, że być może dla Platformy Obywatelskiej, tak? W tym sensie, że być może któryś z nich będzie się chciało gdzieś tam wejść w struktury Platformy Obywatelskiej. Bo mamy remis, już tak biorąc pod uwagę całą scenę polityczną, mamy remis i teraz być może jakieś rozwinięcie trochę skrzydeł, które w tej chwili te dwie duże partie się tak zamknęły trochę, jak się trochę by rozwinęły, to może to jest właśnie gra o to, kto będzie miał nie te 35 przewagi, 0,35, tylko kto będzie miał 5, 10 przewagi. Tylko akurat eksperyment z Michałem Kamińskim niespecjalnie się Platformie chyba udał. Chyba nie, no właśnie teraz są wyniki, ale raczej tam mandatu Michał Kamiński nie dostanie. No właśnie, jeszcze krótko na koniec. A czy zdaniem panów to, co teraz mieliśmy, te wyniki, to też wróży na przykład po wyborach powstanie koalicji? Bo ja takie głosy w SLD słyszałem dzisiaj, że no nie za dobrze mieliśmy, tak jak pan doktor mówił, ale po wyborach za rok to się okaże, że wejdziemy do rządu, bo PO i PSL nie będą miały większości. Będą musieli nas zaprosić do rządu. Znaczy moim zdaniem dwuelementowej koalicji już nie będzie. Znaczy nie ma w tej chwili na to żadnych szans. I oczywiście tak, znaczy trójelementowa, może to będzie koalicja z SLD, może z jakimś innym ugrupowaniem. Nie wiemy, co będzie za półtora roku, ale na miejsce SLD to bym tak nie mówił, bo to jest spoczywanie na laurach. No a może będą mieli 7%, prawda? No to wtedy w ogóle w 3 partie się nie złożą, jak jeszcze Platformie trochę spadnie. Więc jakby to nie jest ta droga. Nie idźcie tą drogą, tak jakby powiedział Cytując klasyka, tak. My cały czas optujemy za bezwzględnym zwycięstwem w nadchodzących wyborach parlamentarnych i zobaczymy, będziemy dążyli do tego rzeczywiście
w dalszym ciągu ciężko pracując, a jak będzie, zobaczymy. To wola wyborców zdecyduje. Dziękuję serdecznie panu za rozmowę. To były gorące komentarze po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pewnie jeszcze będziemy nieraz dyskutowali w tym studio na temat tych... No, niedługo będzie pierwsza sesja, więc też będzie temat do dyskusji. Dziękuję. Przypomnę, naszymi gośćmi byli pan poseł Zbigniew Kuźmiuk. No, mówimy już, eurodeputowany, bo wszystko na to wskazuje. Z dużym prawdopodobieństwem. Tak, z dużym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie również państwa w tych wyborach. Dziękuję. I pan dr Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski. Dziękuję. A pan poseł, doktor ekonomii także, ale o ekonomii dzisiaj nie rozmawialiśmy niedużo, trochę o ZUS-ie. Bardzo serdecznie dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na nasz program jutro. Z Panem Bogiem, miłej nocy.